Kowalski oraz poseł na Sejm RP Mariusz Gosek. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Na wstępie chciałbym potwierdzić pytania, które są do mnie kierowane jako prokuratora generalnego. Tak, rzeczywiście Centralne Biuro Śledcze oraz funkcjonariusze Straży Granicznej kilka dni temu zatrzymali i wspólnie z prokuraturą działając doprowadzili do przedstawienia zarzutów i składają wniosek do sądu. Sąd tymczasowo aresztował aktywistkę wspierającą Donalda Tuska, a zarazem zajmującą się i kierującą zorganizowaną grupą przestępczą, parającą się przemytem uchodźców przez wschodnią granicę Polski do naszego kraju, jak i do Unii Europejskiej. Taki fakt rzeczywiście miał miejsce. Jest to znana aktywistka pani Ewa M., bardzo intensywnie obecna w mediach społecznościowych, wspierającą m.in. nowe dzieło, w cudzysłowie, pani Agnieszki Holland, niezwykle intensywnie. Widać, kto jest zainteresowany obrzydzaniem i niszczeniem wizerunku polskiego munduru, polskich żołnierzy, polskiej policji, polskiej straży granicznej. Myślę, że to ta historia wiele da do myślenia. Ustalenia są niezwykle ciekawe. Za przerzucenie jednej osoby, międzynarodowa grupa przestępcza, którą kierowała ta pani, życzyła sobie 5000 euro, a jak ktoś chciał trafić do Wielkiej Brytanii, to było to 10000 euro. Czyli aktywiści stojący po stronie Donalda Tuska, stojący po stronie pani Holland, widać, że są mocno zaangażowani w promocję wszystkich tych informacji, które mają uderzać w działania polskich władz zmierzających do ochrony naszego kraju, bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Polaków, a przy okazji bezpieczeństwa Unii Europejskiej przed zorganizowanym na wielką skalę procederem przez tak naprawdę służby państwowe przestępczego państwa, jakim jest Białoruś, na polecenie nie tyle Łukaszenki, co bezpośrednio Putina. Wiemy, jaki jest kontekst tych wszystkich działań. Jest smutne, że również wśród polskich obywateli znajdują się tacy, którzy za pieniądze są gotowi uczestniczyć w tej prowokacji Putina i Łukaszenki przeciwko bezpieczeństwu Polaków i bezpieczeństwu naszego państwa, ale też i bezpieczeństwu Unii Europejskiej. Gdyby nie stanowcze, zdecydowane działania polskich władz, polskiego rządu, a nade wszystko, za co jeszcze raz wyrażam im wdzięczność, polskich żołnierzy, polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, polskich policjantów, to dzisiaj bylibyśmy zalani setkami tysięcy, jeśli nie milionami uchodźców sprowadzonych na gigantyczną skalę przez służby podległe Łukaszence i Putinowi. To się na szczęście nie stało, ponieważ kieruje nami rząd, kieruje dziś Polską rząd, sprawami Polski, sprawami bezpieczeństwa ludzie, którzy stawiają sobie na pierwszym planie odpowiedzialną troskę za bezpieczeństwo Polaków. Ale są, jak okazuje się, też tacy ludzie, którzy dla pieniędzy są gotowi również grać interesem i bezpieczeństwem państwa polskiego. Na szczęście polskie służby działają. Chciałem podziękować funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego, Straży Granicznej oraz prokuratury za zdecydowane i stanowcze działanie, za wykrycie tej zorganizowanej grupy przestępczej i ufam, że to śledztwo rozwojowe przyniesie kolejne ważne decyzje związane z ochroną bezpieczeństwa polskiej granicy. Ale drodzy państwo, niezależnie od tych pytań, które po drodze niektórzy z państwa do mnie skierowali i od razu postanowiłem na nie odpowiedzieć, chciałbym państwu powiedzieć, że przyjeżdżamy dzisiaj do województwa świętokrzyskiego z panem Januszem Kowalskim. Po pierwsze, by oczywiście wesprzeć naszego przyjaciela, pana posła Mariusza Goska, który pozostaje na liście świętokrzyskiej suwerennej Polski i gorąco zachęci wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego do głosowania na niego. Przy okazji chciałbym też powiedzieć, że ziemia świętokrzyska zyskuje najpotężniejszego, jeżeli chodzi o sprawczość, polityka w Polsce. To wielka szansa dla województwa świętokrzyskiego, że liderem listy został Jarosław Kaczyński. Dlatego ani sekundy nie wahałem się, kiedy Jarosław Kaczyński spytał mnie, czy zgodzę się odstąpić miejsce lidera listy województwa świętokrzyskiego, ponieważ wiem,
w jaki sposób podejmowane są decyzje w polityce, że siła lidera jest zawsze siłą rozstrzygającą. A to Jarosław Kaczyński jest dzisiaj liderem obozu rządzącego i to on może decydować o transferze też ważnych środków na wiele ważnych inwestycji dla Ziemi Świętokrzyskiej, do których będę Jarosława Kaczyńskiego również w przyszłości, ufam, jeśli będziemy dalej rządzić, namawiał, bo województwo świętokrzyskie zasługuje na jeszcze więcej, jeszcze większe wsparcie. Jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny kierowałem wiele środków, które mi podlegają, by rozwijać województwo świętokrzyskie w zakresie spraw inwestycji związanych z sądownictwem, prokuraturą, służbą więzienną, no ale to siłą rzeczy jest tylko jeden z segmentów, jeden z wielu segmentów działania państwa. Lider obozu politycznego może podejmować decyzje w każdym segmencie związane z jakością życia mieszkańców, więc mam dobrą informację dla mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej. Po pierwsze, zawsze będę pamiętał i będę wdzięczny, chciałem Państwu podziękować tym wszystkim, którzy tak licznie na mnie głosowali. Jestem Wam bardzo wdzięczny i będę tu zawsze obecny do pomocy też i Mariuszowi i wszystkim innym, jeśli będzie potrzeba wspierać województwo świętokrzyskie, niezależnie od tego, skąd dzisiaj będę startował. Ale też chciałbym powiedzieć, że siła w polityce, jeżeli chodzi o decyzje, inwestycje, ma znaczenie, a województwo świętokrzyskie zasługuje na wiele ważnych inwestycji, które w ten sposób, mam nadzieję, zostaną zrealizowane. Kiedyś taki przełom, również jeżeli chodzi o inwestycje, o wsparcie województwa, zapewnił pan świętej pamięci wicepremier Przemysław Gosiewski. Ufam, że teraz jest szansa na kolejny taki bardzo duży skok i zastrzyk środków finansowych dla tego województwa. Dlatego nie wahałem się ani sekundy. Choć to nie była w tym sensie łatwa decyzja w wymiarze osobistym. Miałem znakomite wyniki, poparcie Wielkie Województwo Świętokrzyskim, ale kierując się dobrem województwa świętokrzyskiego, też oczywiście myśleniem w kategoriach decyzji całego obozu politycznego, uznałem, że jest to trafna decyzja i będzie z korzyścią dla mieszkańców i dla tego regionu. Natomiast zawsze bezpośredni kontakt z wyborcami i później przenoszenie tych rozmaitych wniosków, próśb, problemów, to jest rola posłów, którzy na co dzień są związani z tą ziemią. I takim człowiekiem, jeszcze raz chciałem podkreślić, jest pan poseł, kiedyś zresztą asystent świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego, jego współpracownik, Mariusz Gosek. I gorąco namawiam też wszystkich mieszkańców, by zwrócili uwagę na miejsce 10. Miejsce numer 10. Na liście. Tak. To naprawdę będzie dobrze oddany głos. To jest tam niebywale pracowity poseł. Można popatrzeć na jego Facebook. Każdy weekend, każdy wolny dzień spędza razem z wyborcami, spotykając się, rozmawiając o swoich problemach, rozmawiając z ludźmi. To jest ważna cecha polityka, który jest reprezentantem tej ziemi, więc postawienie na 10 to jest dobrze oddany głos w interesie mieszkańców województwa Ziemi Świętokrzyskiej. Niemniej, pan minister Janusz Kowalski był inicjatorem niezwykle ważnej uchwały, którą podjął polski rząd, a ostatnio w konsekwencji też kontynuował tę decyzję. Chodzi mianowicie o uchwałę w obronie polskiego rolnictwa. Polska jest i Polacy, my jesteśmy i możemy być dumni z pomocy, jaką udzielaliśmy napadniętej Ukrainie, zwłaszcza kobietom i dzieciom. Niezależnie od trudnych relacji historycznych, które są związane z nami, naszymi krajami, ufam, że one będą wyjaśniane w imię prawdy, bo to jest potrzebne dla pojednania. Ale widząc bombardowanie, zabijanie dzieci w Buczy, w innych miejscach, Polacy otworzyli swoje domy i serca dla milionów, zwłaszcza tych najsłabszych, kobiet i dzieci. To jest piękny gest pomocy, przyjaźni, ale też i pewnego rodzaju gest poświęcenia. W innych krajach tworzono obozy, tutaj otwierano mieszkania. W ten sposób Polacy zresztą przełamali ten fałszywy stereotyp, który dzisiaj znowu chce Holland budować, że jesteśmy jakimś narodem ksenofobicznym, zamkniętym. Nie, my jesteśmy narodem otwartym, chrześcijańskim. Udzieliliśmy też ogromnego wsparcia w wymiarze pomocy militarnej dla Ukrainy. Nie chodzi o to, żeby się licytować, ale to wsparcie nie może być kosztem podstawowych interesów naszego rolnictwa, naszych obywateli. Obowiązkiem polskiego rządu jest w pierwszej kolejności chronić podstawowych, egzystencjonalnych interesów naszych obywateli. I niech nikt nie myśli,
że my kiedykolwiek z tego zrezygnujemy i od tego odstąpimy. Niech pan Sikorski nie rozpacza tak, że ucierpią relacje polsko-ukraińskie i przyjaźń polsko-ukraińska, bo przyjaźń nie może być budowana na niesprawiedliwości. Być może Platforma chciałaby poświęcić polskie rolnictwo na rzecz interesów rolników, oligarchów ukraińskich, bo to głównie ich dotyczy, ten interes wielkich korporacji zachodnich, które posiadają wielkie gospodarstwo na Ukrainie. Ale my, rząd Zjednoczonej Prawicy, będziemy bronić podstawowych interesów polskich rolników. I wyrazem tego jest podjęta przez nas uchwała wcześniej, zresztą to był wniosek suwerennej Polski, właśnie zainicjowany przez pana ministra Kowalskiego, formalnie przeze mnie złożony, w marcu jeszcze bieżącego roku, co skłoniło Unię Europejską do wprowadzenia ograniczeń. I podjęliśmy decyzję kilka dni temu jako rząd, dając jasną informację również Unii Europejskiej. Jeżeli wy nie wprowadzicie dalszych barier, które by chroniły naszych rolników, nasze rolnictwo, nasze bezpieczeństwo żywnościowe, nas Polaków na przyszłość, bo upadek polskiego rolnictwa to jest upadek i klęska bezpieczeństwa żywnościowego Polaków na przyszłość, w razie jakichkolwiek klęsk związanych z bezpieczeństwem, z żywnością. W związku z tym, jeżeli Unia Europejska tego nie zrobi, to my i tak to zrobimy. Wiemy, że Unia Europejska nie chciała tego zrobić, ale sądzę i mam nadzieję, że nasza decyzja skłoni panią von der Leyen, przyjaciółkę Donalda Tuska, do tego, aby nie sabotowała pozostałych interesów polskiego rolnictwa i aby podjęła mądrą, odpowiedzialną i roztropną decyzję, która wynika z rzetelnej analizy faktów. Panie ministrze. Jest 15 września i dzielą nas już nawet nie godziny, ale minuty od ostatecznej decyzji Ursuli von der Leyen, Manfreda Webera, Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza, a więc polityków Europejskiej Partii Ludowej, którzy chcą dzisiaj uderzyć w polskie rolnictwo. Bo to szefem Komisji Europejskiej jest Ursula von der Leyen z Europejskiej Partii Ludowej, a komisarzem, który chce uderzyć w polskie rolnictwo i znieść zakaz, ten przedłużony 5 czerwca, również z uwagi na twarde stanowisko polskiego rządu, zakaz importu pszenicy, rzepaku, kukurydzy i nasion słonecznika do Polski, jest Waldis Dąbrowskis, polityk Europejskiej Partii Ludowej. I chcemy w tym miejscu na ziemi świętokrzyskiej z panem ministrem Zbigniewem Ziobro i z panem posłem Mariuszem Goskiem powiedzieć jasno. Polscy rolnicy, rolnicy z województwa świętokrzyskiego, z województwa podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, wszyscy polscy rolnicy mogą spać spokojnie. Mamy przygotowane rozporządzenie, które jeżeli Komisja Europejska nie zmieni zdania, jeżeli Ursula von der Leyen w interesie zagranicznych, szczególnie niemieckich, holenderskich korporacji i oligarchów ukraińskich, a nie w interesie producentów rolnych z 5 państw Unii Europejskiej nie zmieni swojego zdania, to wprowadzimy, podobnie jak to wprowadziliśmy w połowie kwietnia, właśnie z uwagi na tą zainicjowaną przez pana ministra Zbigniewa Ziobro 29 marca 2023 roku uchwałą, twardą uchwałą polskiego Sejmu, wprowadzimy polskie krajowe środki blokujące import zbóż z Ukrainy. A chcemy jasno powiedzieć, że ten model, który polski rząd zaproponował, sprawdza się. Tranzyt ukraińskich zbóż przez Polskę w ciągu ostatnich kilku miesięcy wzrósł ponad dwukrotnie. To pokazuje, że możemy chronić polskich rolników, możemy wykazywać solidarność wewnątrz Unii Europejskiej dla producentów państw przyfrontowych, ale również możemy pomagać Ukrainie. Żądamy tego, aby zakaz został przedłużony. Oczywiście tak samo jak jest to w deklaracji rzeszowskiej, którą pan minister Zbigniew Ziobro przedstawił 3 czerwca w Rzeszowie, wskazując, że naszym oczekiwaniem, oczekiwaniem wszystkich polskich polityków jest to, żeby ten zakaz obowiązywał do końca obowiązywania unijnego rozporządzenia o liberalizacji handlu z Ukrainą, czyli do czerwca roku 2024. To jest cel, który zapewnia Polsce bezpieczeństwo żywnościowe, zapewnia stabilizację. Podsumowując, razem z panem ministrem Zbigniewem Ziobro, z panem posłem Mariuszem Goskim, wielkim przyjacielem polskich rolników, któremu bardzo serdecznie również chcę w tym miejscu podziękować. No, mogę powiedzieć, w wigilię swojego powołania do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z rekomendacji pana ministra Zbigniewa Ziobro i w sytuacji, kiedy właśnie 11 września, czyli 5 dni temu, weszła nasza kluczowa ustawa przyjęta przez wszystkich posłów,
posłów i senatorów bez głosu sprzeciwu. Ustawa kluczowa dla obszarów wiejskich, czyli ustawa o biogazowniach rolniczych, o wprowadzeniu paliwa E10 z większą ilością biokomponentów. To jest 500 000 ton kukurydzy więcej od polskich rolników na produkcję bioetanolu rocznie. 300-400 tysięcy ton rzepaku do produkcji biodiesla. Szanowni Państwo, tą ustawą ustabilizowaliśmy sytuację dzisiaj już na pewno, jeżeli chodzi o rynek rzepaku. I kwestia dotycząca oczywiście biometanu, spółdzielni energetycznych i pofermentu. To zostawiamy, Szanowni Państwo, jako koalicjant Prawa i Sprawiedliwości po roku naszej pracy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bardzo serdecznie chcę panu posłowi Mariuszowi Goskowi podziękować za to wielkie zaangażowanie, szczególnie jeżeli chodzi o walkę o tak zwany poferment, czyli nawóz rolniczy naturalny, uproszczenie procedur dla polskich rolników. Część tych przepisów była wprost konsultowana z panem Mariuszem Goskiem, wielkim przyjacielem świętokrzyskich rolników. Stoimy murem za polskimi rolnikami i nie pozwolimy ich skrzywdzić. Jesteśmy przygotowani na wprowadzenie jutro zakazu. Natomiast ufamy, że Ursula von der Leyen, która nie znalazła czasu, żeby przyjechać tutaj do województwa świętokrzyskiego, nie znalazła czasu, żeby przyjechać do województwa podkarpackiego czy na granicę polsko-ukraińską, żeby spotkać się z protestującymi rolnikami, zmieni zdanie i zacznie w końcu wykonywać to, za co jej płacimy, czyli będzie bronić interesów producentów rolnych z państw Unii Europejskiej, a nie realizować interesy zagranicznych, niemieckich czy holenderskich korporacji, które wyprowadzają produkcję rolną z Unii Europejskiej na Ukrainę, by zarabiać na nas miliardy euro kosztem polskich rolników i rolników z Rumunii, Słowacji, Węgier czy Bułgarii. Szanowni Państwo, bo jakie są fakty? Otóż rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, suwerennej Polski przeznaczył 15 miliardów złotych na rzecz wsparcia dla polskich rolników. A ile w tym czasie przeznaczyła Unia Europejska? Mówię tutaj o czasie od momentu rozpoczęcia bestialskiej inwazji reżimu Putina na Ukrainę. Uwaga, 300 milionów złotych. To jest ta obuda i hipokryzja pani komisarz von der Leyen, pana Webera, przyjaciela Donalda Tuska. Przypomnijmy tutaj, jasno trzeba wezwać Donalda Tuska, który nigdy nie stał, nie stoi i nie wierzę, żeby kiedykolwiek stanął po stronie polskich rolników, żeby upomniał się o nich tam w Brukseli. Dzisiaj, tak jak pan minister Janusz Kowalski wskazał, decydują się losy polskiego rolnika. Do 15 września był zakaz importu zboża z terytorium Ukrainy na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Głęboko ufamy, jesteśmy przekonani i będziemy stanowczo stawiali tą sprawę, żeby ten zakaz importu został utrzymany. Jeżeli nie zostanie utrzymany, to tak jak wskazał pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, polski rząd 3 dni temu podjął uchwałę z apelem do Komisji Europejskiej, wzywającym Komisję Europejską do tego, żeby zakaz importu zbóż z terytorium Ukrainy został utrzymany. Dzisiaj mamy jasne przesłanie do polskich rolników. Możecie spać spokojnie, nawet jeżeli Komisja Europejska uderzy w polskich rolników. Przyjaciele Donalda Tuska na czele z Manfredem Weberem, z IPL-u, przypomnijmy to, tam wiceprzewodniczącym jest Tusk. Będziemy stali po stronie polskiego rolnika i mechanizmami wewnętrznymi wprowadzimy ten zakaz po to, żeby, tak jak pan minister Zbigniew Ziobro wskazał, chronić polskich rolników, po to, żeby bezpieczeństwo żywnościowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, również tutaj w Świętokrzyskim, zostało utrzymane. Ja wczoraj, szanowni Państwo, spotkałem się z rolnikami, z grupami rolników, miałem umówione spotkania, między innymi spotkałem się z szefami Solidarności Rolników Indywidualnych, świętokrzyskich rolników, można to obejrzeć na moim Facebooku, oni są bardzo mocno zaniepokojeni i wprost artykułują swoje żądania do Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że dzisiaj Donald Tusk wyjdzie i powie jasno w stronę swojego przyjaciela Webera i w stronę Ursuli von der Leyen, żeby ten zakaz został utrzymany. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Prosimy o jedno pytanie na redakcję. To może tu pani redaktor pozwolimy pierwsze. Panie redaktorze, w dniu wczorajszym prokuratorzy, którzy sprawy nadzorują, łącznie z przedstawicielami służb państwowych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, myślę tu panu ministrze Żarynie, który nadzoruje przekaz informacji w tym zakresie, udzielali informacji państwu. I myślę, że warto, by pani
sięgnęła do tych materiałów i wypowiedzi, które wczoraj w tej sprawie padły. Pani redaktor, kiedy się dowiedziałem, natychmiast poleciłem intensywnie prowadzić śledztwo i tym się różni ta historia korupcyjna od historii korupcyjnej, które miały miejsce w czasów rządów Donalda Tuska. Otóż wbrew temu, co kłamliwie przedstawia pan Donald Tusk, ta afera korupcyjna, w odróżnieniu od afer korupcyjnych w obszarze MSZ-u i WIS za czasu Donalda Tuska, nie dotyczy milionów, tylko dotyczy kilkuset przypadków. Podobnie jak w czasie Donalda Tuska, to chciałbym precyzyjnie powiedzieć, tych przypadków potwierdzonych dokumentami, działaniami służb państwowych oraz prokuratury nie było liczonych rzędem milionów spraw, ale tysięcy już tak. Krótko mówiąc, dysponujemy materiałami procesowymi, które są teraz przedmiotem analizy, wskazującymi na dużo bardziej rozległy proceder korupcyjny, jeżeli chodzi o wyłudzanie wiz w okresie rządów Donalda Tuska, niż w sprawie, którą tak w tej chwili nagłaśnia sam Donald Tusk i jego partyjni towarzysze. Może się okazać, jeśli bieg wydarzeń i analizy, jakie prowadzimy, kwerendę różnych spraw dotyczących praktyk korupcyjnych związanych z wyłudzaniem wiz na przestrzeni ostatnich lat, może się okazać, że te afery za czasu Donalda Tuska w tym sensie były dużo bardziej rozległe i w wymiarze liczby wyłudzanych w związku z korupcją wiz były dużo, wielokrotnie większe od tej tak zwanej afery korupcyjnej, która została wykryta za sprawą polskich służb. Co więcej, muszę Państwu powiedzieć taką ciekawostkę w kontekście kłamstw, które w tej sprawie przedstawia Donald Tusk i jego towarzysze partyjni. Mianowicie oni twierdzą za mediami, którymi, że o procederze korupcyjnym, który dotyczył polityki wizowej dziejących się na przestrzeni ostatnich lat w MSZ-cie, Polska i polskie służby dowiedziały się od zagranicznych partnerów. To jest kłamstwo. Otóż ta sprawa została wykryta przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. To jest właśnie dowód, że polskie służby działają. A kiedy została wykryta od strony operacyjnej, jak tylko dowody zebrane na to pozwoliły, CBA dostarczyło materiał do prokuratury i prokuratura natychmiast bardzo intensywnie podjęła działania na wysokim szczeblu prokuratury, pionów PZ, doprowadzając do zatrzymań i zarzutów i nawet aresztowań, które miały w tej sprawie miejsce. To jest zupełnie inny sposób postępowania niż w przypadku podobnych afer na znacznie większą skalę, jeśli chodzi o ilość wyłudzanych wiz, które są procesowo udokumentowane w okresie rządów Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Tam nie było tej intensywności zdecydowania i pryncypialności działania służb, choć podkreślam, proceder wyłudzania wiz był znacznie większy i rozleglejszy niż w przypadku tej sprawy, o której tutaj mówimy. Nie chodzi o miliony, tylko chodzi o kilkaset wiz. W przypadku afer konsularnych za czasów Platformy Obywatelskiej ten proceder był znacznie szerszy, wyłudzano znacznie większej ilości wiz niż ma to miejsce w tym wypadku. A więc myślę, że warto sięgnąć do faktów i te fakty będą mówić same za siebie. To, co jest najważniejsze, to to, że polskie państwo działa. Ludzie uczciwi, nieuczciwi mogą zdarzyć się wszędzie, ale miarą odpowiedzialnych władz jest umiejętność wykrycia takiej sprawy i następnie wyciągania odpowiedzialności. My to właśnie robimy. Tak się nie działo w okresie, kiedy premierem był Donald Tusk. Co więcej, właśnie wtedy w jedna z takich afer konsularnych została zainicjowana w wyniku informacji ze strony państw, służb obcego państwa. Chodziło o służby francuskie, które wykryły i potwierdziły, że dochodzi do procederu wyłudzania i udzielania wiz osobom poprzez proceder korupcyjny. I wtedy dopiero ruszyło postępowanie, które miało zresztą marne efekty. Postępował rzekiem, którego rolę media sprowadzają do stworzenia wręcz systemu.
nielegalnego przyznawania wiz. Jaka jest rola posła Wawrzyka w tym procederze według ustalonych obrad? Panie redaktorze, niektóre media niestety są rozgrzane wyborczo. I zamiast pokazywać prawdę, pokazują własną opowieść, która wpisuje się w przekaz Platformy Obywatelskiej. Nie chodzi tu o jakiś gigantyczny mechanizm i miliony wiz, tylko chodzi o kilkaset wiz. I zapewniam pana, że w okresie rządów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej takie afery związane z wyłudzaniem wiz w związku z procederem łapownictwa były na znacznie większą skalę i one są procesowo potwierdzone. W tej chwili mamy przecież w tej sprawie nie tylko działania prokuratury i służb, ale też i sądów, które kontrolują te decyzje. I do tej pory możemy mówić o udokumentowaniu kilkuset wiz, które zostały wyłudzone, a nie milionów, o czym kłamliwie informują niektóre media i opozycja. Ja rozumiem, że prawem opozycji jest krytykować, ale prawem krytyka nie oznacza okłamywania polskiej opinii publicznej i Polaków. W związku z tym, to jest pierwszy ważny fakt, prosiłbym nie kłamać. Prosiłbym nie mówić o tym, że afera dotyczy milionów, w sytuacji dotyczy 300 czy kilkuset wiz. Prosiłbym też o pokazywanie pewnego kontekstu, że nie jest to pierwsza afera w obszarze MSZ-u, jeśli chodzi o wizy, bo w okresie poprzednich rządów takie afery też były, bo zdarzali się również wtedy ludzie skorumpowani i również wizy były wyłudzane w sposób przestępny i na znacznie większą skalę potwierdzoną procesowo, niż ma to miejsce w tej sprawie. Ta sprawa jest tak rozdmuchiwana, jeżeli chodzi o jej rzekomą wielkość i konsekwencje, z uwagi na timing polityczny i okres wyborczy, ale to, że zbliżają się wybory, nie znaczy, że to usprawiedliwia i pozwala posługiwać się oczywistymi kłamstwami i faktami, które nie mają nic do rzeczywistości. Jeśli pan pytał pana Wawrzyka, otóż my w odróżnieniu od rządu Donalda Tuska natychmiast wyciągamy odpowiedzialność polityczną, ponieważ pan Wawrzyk jako wiceminister nadzorował ten obszar. I w związku z tym, że to nie dotyczy milionów, jak mówi Donald Tusk bodaj za mediami, ale kilkuset spraw, ale i tak wyciągamy konsekwencje polityczne. Bo na razie możemy mówić o odpowiedzialności politycznej. Ustalenia procesowe, dowodowe nie wskazują na ten moment, że pan minister Wawrzyk czerpał jakiekolwiek korzyści materialne z tego procederu, wbrew też narracji medialnej. Ale za błędy w polityce trzeba czasami ponosić odpowiedzialność. I prezes Jarosław Kaczyński podjął decyzję, że pan minister Wawrzyk tą odpowiedzialność poniesie. Oczywiście narracja mediów już z góry przesądza odpowiedzialność też i za przestępczy proceder pana Wawrzyka. Ja nie wiem, co ostatecznie przyniosą pełne ustalenie śledztwa. Śledztwo jest rozwojowe, jest w trakcie w tym sensie. Jeśli okaże się, że znalazłyby się dowody, które by wskazywały, że pan minister Wawrzyk uczestniczył w procederze przestępczym i czerpał w tym sensie z tego korzyści, to zapewniam państwa, że wówczas nie będzie żadnej taryfy ulgowej, a wręcz przeciwnie. Traktowałbym to jako prokurator generalny, jako okoliczność obciążającą, że osoba tej rangi na tym szczeblu rządu, znając politykę rządu w tym obszarze, zdecydowała się wejść w proceder przestępczy. Ale na ten moment nie ma takich dowodów. I na ten moment chciałbym państwa prosić o powściągliwość w imię zasady też, które państwu są znane, które czasami mnie przypominaliście. Jaka to zasada, panie redaktorze? Konstytucyjna. Domniemanie niewinności, która, jeśli więc pan Wawrzyk i dowody zebrane przez prokuraturę na ten moment nie wskazują, że dopuścił się on działań przestępczych i czerpał korzyści materialne z tego procederu, wskazują natomiast ustalenia, że w wymiarze politycznym na pewno ponosi odpowiedzialność za brak właściwego nadzoru. I dlatego zostały natychmiast, kiedy sprawa ustaleń na to wskazywała, wyciągnięte konsekwencje wobec pana Wawrzyka. Nie ma go w rządzie i nie ma go na listach wyborczych. To jest chyba jasne. I tak powinno się dziać w każdym cywilizowanym państwie. Natomiast nie wyciągajmy wnioski z tego, że w jakimś urzędzie na niższym szczeblu dochodziło do
działań przestępnych, bo do takich samych działań, podkreślam, związanych z wyprowadzaniem wiz na większą skalę dochodziło w okresie rządów Platformy Obywatelskiej. Ja nie przepadam za panem Sikorskim i podległym mu kierownictwem ówczesnego resortu spraw zagranicznych, mówiąc oględnie, ale nie przyszłoby mi do głowy, by twierdzić dzisiaj w związku z tym, że ktokolwiek z wiceministrów nadzorujących politykę wizową czerpał osobiste finansowe korzyści z tego procederu. Na pewno czegoś nie dopatrzył, skoro takie rzeczy miały miejsce. Na pewno Platforma Obywatelska nie wyciągnęła z tego konsekwencji politycznych, tak jak myśmy wyciągnęli wobec pana Wawrzyka. Ale różnica jest zasadnicza w standardach. Boli nas przede wszystkim to, że słowa pana premiera rządu ukraińskiego, który zagroził skierowanie wniosku do arbitrażu międzynarodowego, do Światowej Organizacji Handlu, musiałby, tak jak powiedział pan minister Robert Telus, skierować ten wniosek przeciwko całej Unii Europejskiej, przeciwko Komisji Europejskiej, bo to obowiązują w tej chwili przepisy unijne. Ufamy jednak, że ten egoizm części oligarchów ukraińskich i przede wszystkim zagranicznych koncernów, szczególnie tych niemieckich i holenderskich, zostanie dzisiaj opanowany i zgodnie z interesem producentów rolnych pięciu państw, na czele tej piątki stoi Polska, a są tam również Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Węgry, Komisja Europejska podejmie najbardziej racjonalną decyzję o przedłużeniu zakazu importu. Polski rząd, rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o tym, że od jutrzejszego dnia, od 16 października w przypadku uderzenia Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Ursuli von der Leyen w polskich rolników zaczną obowiązywać środki krajowe ustalone przez pana ministra Waldemara Budę z panem ministrem Robertem Telusem, bo taka jest procedura. Dokładnie te, które obowiązywały, jeżeli chodzi o mechanizm w kwietniu, właśnie po uchwale rządu zainicjowanej przez pana ministra Zbigniewa Ziobro 29 marca. Polscy rolnicy mogą spać spokojnie i ufamy jednak, że te egoizmy zostaną opanowane i w ciągu najbliższych kilku godzin zapadnie decyzja, taka jaka zapadła również w czerwcu, bo w czerwcu, kiedy spotykaliśmy się z ministrem Zbigniewem Ziobro i z parlamentarzystami w Rzeszowie, oczekiwaliśmy przedłużenia zakazu do czerwca 2024 roku. Został on przedłużony do 15 września, czyli na miesiąc przed spodziewaną datą wyboru, spodziewaną już w czerwcu. I to była bardzo zła decyzja w tym sensie, jeżeli chodzi o czas, powinna być zdecydowanie dłuższa, ale ufamy, że dzisiaj twarde stanowisko polskiego rządu, nieprzejednane, chroniące interesy Unii Europejskiej, polskich rolników, a przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków, znajdzie refleksję wśród eurokratów Ursuli von der Leyen, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Manfreda Webera i Donalda Tuska. Dlaczego mówię o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu? Bo powiem, to jest moje zdanie, to jest rzecz nieprawdopodobna, że ktoś, kto jest szefem Partii Ludowej, który na poziomie tej narracji polskiej podobno broni polskich rolników, tkwi w Europejskiej Partii Ludowej, która w tych rolników uderza. Władysław Kosiniak-Kamysz nie ma za krzty honoru, dawno już by z tej Europejskiej Partii Ludowej na znak protestu wystąpił. On tkwi i trzyma się tej niemieckiej nogawki Manfreda Webera, który to dzisiaj chce uderzyć z Ursulą von der Leyen w polskich rolników. To jest hańba i mam nadzieję, że Polskie Stronnictwo Ludowe po prostu nie dostanie się do Sejmu, bo rolnicy 15 października będą Władysławowi Kosiniakowi, Kamyszowi i PSL-owi pamiętać tą hipokryzję, kiedy my jako polski rząd walczyliśmy twardo o interesy polskich rolników. Panie redaktor, każdy z nas chciałby, aby polscy urzędnicy zabijali możliwie jak najwięcej, ale ja zawsze, kiedy spotykam się z przedstawicielami związków zawodowych, pokazuję różnicę między rządem Platformy Obywatelskiej a rządem Prawa i Sprawiedliwości.
Otóż przez ostatnie kilka lat rządu Platformy Obywatelskiej podwyżki w obszarze administracji sprawiedliwości, o które pani pyta, wynosiły z reguły zero. Natomiast w przypadku rządu Zjednoczonej Prawicy te podwyżki są dwucyfrowe. Dokładne dane, ile one sięgnęły, z przyjemnością moje biuro prasowe pani dzisiaj jeszcze dośle. W każdym razie to są podwyżki bardzo, bardzo znaczące. Więc jest różnica w podejściu rządu Zjednoczonej Prawicy i obozu Donalda Tuska do podwyżek i poprawy warunków pracy, warunków życia pracowników polskiego wymiaru sprawiedliwości. A ile Polacy w ogóle zarabiali, jaka była praca minimalna w okresie rządu Donalda Tuska, jakie było bezrobocie wtedy, jakie jest dziś, no to wszystko razem też pokazuje, kto troszczy się bardziej o sytuację ludzi, którzy dzisiaj w Polsce pracują, już nie mówiąc o wsparciu dla polskich rodzin. Różnica jest ogromna, ale chcielibyśmy, żeby można było jeszcze bardziej poprawiać warunki życia polskich pracowników i dlatego też stawiamy sobie za cel, by w perspektywie średnia płaca znacząco wzrosła. Mówił o tym zarówno pan premier Morawiecki, jak i pan premier Jarosław Kaczyński. Jeśli będziemy rządzić, na pewno tak będzie i na pewno kolejne podwyżki będą sprawiać, że jakość życia w Polsce będzie się zasadniczo poprawiać, tak jak to się stało na przestrzeni tych 8 lat w porównaniu do czasu rządu Donalda Tuska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Prosiłbym.